Cześć, z tej strony oczywiście Czechu, a dziś witam Cię w kolejnym odcinku z gry Don't Starve Shipwrecked, z dodatkiem Shipwrecked, gdzie gramy kolejne, myślę, 4 dni, 3 dni, to zależy, mam taką nadzieję. Jest strasznie długo się Okej, a więc jesteśmy w grze, także spoko. Czwarty dzień już właściwie mija. Znaczy to jest w sumie noc, więc... Okej, urosła nam broda. Dobra, trochę nie grałem, już nie pamiętam tam, co my mieliśmy zrobić. Gdzie my zostawiliśmy w ogóle tratwę? To jest... Ej, tu możemy ryby łowić. Gdzie jest nasza tratwa? Kurde, bo ja mam ten zepsuty do przybliżania. A z daleka tutaj nie widzę, gdzie jest ta tratwa. Aha, tu jest, dobra. Okej. O, żebym wyłączył usługi, i tak nie działa. Będę musiał w najbliższym czasie na pewno zmienić program do nagrywania. I to bo nagrywanie tym programem jest po prostu naprawdę tragiczne. Są tak... Tak gra przestaje płynnie chodzić. To masakra. O, czekajcie, podpłyniemy tu. Czy ja mogę jakąś rybkę złowić? Chyba potrzeba jakiejś wędki czy coś w tym stylu. Dobra, my płyniemy, myślę, dalej, gdzieś w tamtą stronę szukać kolejnych wysp. Bo jedzonka mamy, nie ma się na razie o co martwić. Przydałoby się już gdzieś trochę powoli zacząć osiedlać. Dobra, będziemy tu płynąć tak jak zawsze brzegami. Tu widziałem mewę. Nie wiem, czy je można jakoś zabić, złapać, czy cokolwiek. Spróbujmy tylko... Dobra, nie da się. No i Merich! Co to było tu? To są kraby. Dobra, go też na pewno jakimś sposobem również można złowić. O, tu jest właśnie chyba ten krab. Dobra, weźmy sobie... proszę mi tu ładnie... Zajcie, nie włączyłem Steama, przepraszam. Nie chcę teraz tego robić. Dobra, płyniemy cały czas tutaj tym brzegiem. O, seaweed. Nie sądziłem, że w ogóle na otwartym morzu one też są. Znaczy to takie średnio otwarte morze jest. Zobaczcie, ile tego mamy. Jesteśmy ustawieni do końca. Przydałoby się znaleźć gdzieś tą rafę kolorową. Koralową. Tu mamy pieso rybę. Jestem ciekaw, czy jak ją zaatakuję, to ona mi coś zrobi. A nie, no dobra, ona ucieka, więc i płynie za mną. No dobra, już nie. Obawiam się, że tutaj już nie będzie wyspy, więc będziemy musieli się gdzieś cofnąć. O, i tutaj odpadają różne rzeczy z mojej łódki. Która powoli robi się już dość beznadziejną łódką. Okej, tak płyniemy bez sensu trochę.
Nie mam w sumie nic do jedzenia, aby się przydało. Znaczy mamy pełno, ale nie mam nic ugotowanego, a nie chcę gdzieś tracić rzeczy przez to. Znaczy wiecie, bo lepiej dają ugotowane jedzenia więcej. I to jest bardziej opłacalny biznes. Ale chyba tylko okrążymy tą wyspę i wrócimy na nią z powrotem, by przenocować noc, bo chyba nic tu nie znajdziemy. Oprócz, zobaczcie, ile to jest tych medus. Dużo trochę. Najważniejsze chyba teraz to dla mnie priorytetem gdzieś tam będzie szukanie tych wysp, by móc cały czas gdzieś znaleźć jakąś najlepszą wyspę. Ta jest spoko, ale to są te małpy, więc... A też również przydałoby się nam znaleźć... rafę koralową. Bo ona się przyda do tego, by gdzieś tam jak nas jakiś wąż zatruje, to my zawsze... Oj, teraz trochę ryzykujemy, bo płyniemy trochę dalej od wyspy. A, o dobra, tu mamy kolejną wyspę. No widzicie, jednak znaleźliśmy. Nasza łódka już wygląda dość słaba, ale jak co, to możemy z łatwością zrobić kolejną. Dobra, obadajmy tą wyspę, bo ona wygląda ciekawie. Jeżeli by była większa, to całkiem spoko. Okej, mam też świnki. Mamy kraby. Chyba nie znajdziemy tu biomu z dżunglą. Dobra, to jest po prostu taka mała wysepka. Dobra, zbliża się szósty dzień i przydałoby się gdzieś znaleźć jakąś fajną wyspę. Ja bym się w sumie osiedlił tutaj, ale myślę, że tutaj po środku, gdzie mam, będzie najsensowniej. Jest tam wszystko, a przy okazji mamy gdzieś tutaj, zobaczcie, blisko będą wszystkie wyspy. Więc jak co, to możemy sobie ładnie popłynąć. Wiem, że ten świat jest podobno mega duży. Ja jestem tylko ciekaw, czy można natrafić gdzieś na koniec tej mapy. I co będzie na końcu, to jest ciekawe. Może jakaś, nie wiem, mega fala, czy coś tam. No ciekawe bardzo. Czy my mamy przypływ? To chyba nie jest przypływ. Nie. Szkoda, że nie możemy normalnie trochę też płynąć. Założyć jakieś na przykład takie coś, co się pływa i że to nam na przykład pomaga, a może i można. Ale przynajmniej jeszcze tego nie odkryliśmy. Dobra, czas rozpalić ognisko. Okej, to jest sensownie. Splądrujemy tą wyspę. I potem wrócimy, kurde. Proszę mi tu nie wyskakiwać wiadomości ze Steama. Ja się wystraszyłem, że to coś tam. Dobra, upieczmy te larwy. I te jajka, bo one chyba są tutaj najgorzej. Mogą dawać ciekawą ciekawą ilość jedzonka. No sensownie to wygląda. Ładnie podnoszą. My możemy do 150. Dobra, już więcej nie będziemy. Możemy jeszcze jakimś nasionkiem tutaj przegryźć, by mieć na pewno na fulla. Czy mi się to zapisało w nosy? Nie wiem, obawiam się, że to zły znak był.
Ale chyba nie. Dobra, weźmy trochę, pościnajmy tego. Żeby mieć kokosy i mieć co zasiać, zasadzić na naszej wyspie, gdzie się będziemy osiedlać. W sumie tutaj też byśmy mogli się osiedlić, ale tu nie ma tego biomu z dżunglą. Ej, czy my tam mamy bambusa? Mamy bambusa. No to to wszystko tam, myślę, te najpotrzebniejsze na razie będą rzeczy. Ile my mamy muszelek? 4 tylko. W sumie to ja ich nie zbierałem, więc... Klikałem sobie szybciej, ścina mi nawet. Okej, mamy tych 7, więc spoko. Okej, idziemy, tratwę zostawiliśmy na dole. Przy okazji zbierzmy larwy. Zawsze to tam jakieś jedzonko jest. O, jeszcze tutaj mamy kokosy, to sobie takie już dojrzałe, więc możemy to ściąć. Jak klikamy, to chyba nawet szybciej tniemy. No, szybciej. Dobra, gdzie my to mamy? Na dole. Dobra, lecimy na tą wyspę po lewo. Przydałaby się nam lepsza łódka. Nie wiem, czy wypływać w to otwarte... Ta, super otwarte morze. Jakie otwarte morze, oluju. Wiem, że jak się fajnie wpłynie na falę, to można się odbić. A. Nie, nie, dobra, to, to jakoś nie tak. Ale wiem, że jakoś można się od tych fal też przez nie oczywiście szybciej płynąć. Chyba trzeba wzdłuż albo tak od tyłu. Ej, no nie, no to jak? Dobra, nie umiem, dobra, bo zaraz z sali przemokniemy. Kurde! Jeszcze łódka nam się psuje. I to nieźle. Ło, ile mamy ten... Jest, zmokliśmy. Cały czas mokniemy? A, bo łódka nam się zepsuła! Uluju, zaraz wszystko nam przemoknie i nic nie zrobimy. Szybko, łódka, oj. Oj, oj, oj. Oj, 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 nieciekawie. Czy to, to widzicie, to nam tylko chyba psychikę na razie spada. I tak dalej. Dobra, chyba będziemy musieli zrobić nieco, a szybko też spada na lądzie, więc... Chyba będziemy musieli zrobić nieco... Nieco lepszą... tratwę. O, siekiera. To moja? To moja siekiera. O, zobaczcie, jak wszystko przemokło, nie? Dobra, tu jakoś się będziemy osiedlać. Mamy też kraby, gdzie możemy sobie jedzonko cały czas uzupełniać tymi krabami. Czy ja od razu mogę zrobić pułapkę na kraby? Mogę, to jest po prostu pułapka. Więc ja ją tu ustawię. No zobaczcie, ile tu jest, ja bym zrobił ich więcej. Tu sobie ustawię 2 i zawsze to będzie nam trochę podleczało jedzonko.
O, nawet mamy na mapie, gdzie postawiliśmy pułapki. To też spoko. Jeszcze skrap. Myślę, że jeżeli zasadzimy te kokosy, to będziemy ze spokojem mogli tutaj przeżyć, przetrwać. A psychika nam strasznie spada od tego, że zmokliśmy. Więc ja... Kurde, zrobiłbym ognisko, nie? Bo potem jest problem właśnie z psychiką. Zbudujmy ognisko i szybko się wysuszmy. Przy okazji może... usmażmy... Zjedzmy te jajka. Usmażmy te... larwy jeszcze z dwie. O, i mamy full. Daj szybko, bo tu nie mam czasu. Żebyśmy byli totalnie susi. No. Ja nie wiem dlaczego to jest nadal... nadal przemoknięte, jak już praktycznie wyschechliśmy, chciałem powiedzieć. Time for food, ja mogę ci dać to. Masz. Jesteś mój? O, jesteś mój, więc mi pomożesz. Nie, w sumie nie, nie pomożesz mi już. Bo już się noc zrobiła. O, już widzę stworki. To nie fajne. Trzeba pozbierać jakieś kwiaty czy coś, a z kwiatami tu jest kłopot. Po lewo będziemy mieli prawdopodobnie kwiaty, więc... Ale jeszcze nie jest tak tragicznie, by gdzieś tam biegać i panikować. Ja myślę, że osiedlimy się dokładnie w tym miejscu. To jest mega spoko miejsce. Jeszcze nie będę odpalał. Ale weź siwy. Dobra. Fire is good. Dobra. O, przy okazji mamy larwy, możemy... O, i nawet się złapał krabik. Muszelka, one też nam chyba podnoszą. Tak, podnoszą nam muszelki. Tak jest tak samo jak kwiatki. I robimy w Science Machine. Tak, Science Machine. I będziemy mogli robić teraz milion rzeczy. Możemy robić farmę z gówna. Ej, a jestem ciekaw, kto gówno dajesz. Czy nie małpy właśnie. Słyszycie to? To nie brzmi jak... To nie brzmi zachęcająco. To brzmi jak burza albo jak psy. Fuck, potrzebuję jednej liny. To tak w razie czego... W razie czego... Możemy zrobić... no shit. Możemy zrobić jakąś zbroję? Drewnianą? Albo z muszelek? O! Z muszelek jest sensowna! Tylko nie wiem, czy jest lepsza, ale mi się wydaje, skoro jest na dole, to jest chyba lepsza. Jeszcze tu jest jakiś limon stone... coś tam. Ta z tego wygląda mega sensownie. Tu mamy... O! Jeszcze chyba byśmy sobie zrobili, to już w ogóle byśmy koksili. Najpierw pozbierajmy muszelki. O nie, to są te wiatry. Ja nie jestem pewien do końca, co one robią. Ale nie wyglądają przyjaźnie. Po co ja cię właściwie wynająłem, że tak powiem? Dobra, pozasadzajmy sobie. Mam nadzieję, że z tego jakieś drzewce nie wyrastają. Oj, trudniej się o wiele chodzi. No tak. Dobra. Potrzebujemy wyruszyć gdzieś na lewo. Po muszelki, czy tam gdziekolwiek. Po prawo po muszelki. Bo tu ich zupełnie nie mamy, a... Kurde, choć wyruszyłbym na lewo, po tą lepszą traczkę stworzyć. Ale jest na razie, możemy to zrobić, więc spoko. Zróbmy to. Pa, świnko. O, i w sumie to płyniemy z wiatrem, więc to... O nie, pada. No. Przy okazji mamy seaweed, którego mamy dużo. Oj, kurde, szybko nam wzrasta... woda. Oj, fuck, pada, wieje.
szybko, płyniemy z wiatrem, także możemy się ze spokojem tam gdzieś na tę wyspę dostać. Dobra. Ja tylko mam nadzieję, że tam znajdziemy muszelki. Nie wiem, ile ich potrzebujemy, chyba 10 czy jeszcze 5. Spoko. O, są. Ale czy 5 ich tu będzie? 2. Już widzę trzecią. Jeszcze 2. Aha, że drzewa chronią go przed chyba tym wiatrem i w ogóle przed tym wszystkim. Dobra, już spadamy na z powrotem. Och, H20? What, jak nam wzrasta, fuck. O shit, jeszcze pod wiatr będziemy płynąć, to już w ogóle. Ja myślę tylko, żeby to nie przemokło, no. Nie wiem, czy niedobrym pomysłem byłoby tu przenocować choć jedną noc. Bo woda nam dość w tragicznym, szybkim tempie wzrasta. Oj, strasznie tutaj jest zmienna pogoda. Dobra, już jesteśmy. Zrobimy sobie tam zbroję, by zawsze mieć ochronę przed czasem wilkami, które na pewno się tu pojawią, bo już widziałem. Bambusy też można później ściąć na jakąś lepszą łódkę. No ja nie wiem, czy to są psy, czy to są wreszcie... A ja tego nie mogę zrobić jeszcze. Potrzebuję tej lepszej maszyny, fuck. Czy mogę, nie? Nie no, mogę. A, potrzebuję liny, tak? A, mogę, dobra. Zobaczcie, jak to wygląda. Nawet spoko. Chronieni już jesteśmy. W razie czego ja bym sobie jeszcze czapkę zrobił taką do ochrony. Ale do walki czapkę. Wow, jaka maczeta. Nie wiem, czy lepiej bije dzida, czy lepiej bije maczeta. Ej, nadal jestem mokry, fuck, wszystko przemoczone mam. Ej, zobaczmy, jak tam nasze pułapki. To zawsze gdzieś tam pod wieczór możemy sprawdzać, ale... Ale gdzieś tam na bieżąco chcę to kontrolować. Jeszcze nie musimy ich zabijać, bo mamy miejsce w ekwipunku. Przydałaby się również... O, to mogę zrobić te takie do ochrony. To jest też sensowne. Ja myślę, że... A to jest chyba maszyna robi. A, to robi maszyna, okej. Okay. Dobra. Gdzie to jest? Co ja chciałem stworzyć? Chciałem stworzyć to. 3T. Ja myślę, że skrzynia się przyda. Że nie zmarnowaliśmy właśnie ostatniego zapasu drewna. Bo możemy zawsze wrzucić niepotrzebne rzeczy, które nam się aktualnie nie przydadzą. Dobra, to wszystko myślę. Zamordujmy go, bo on już... Mamy świeże mięsko. A, czyli można do końca praktycznie czekać. Dobra, to też fajnie, fajnie. Pościnajmy... Stop, dobra, nie, jest koniec dnia już, to ja nigdy nie będę nic ryzykować. Zobaczmy, jakie możemy tutaj fajne zrobić łódki. Taką możemy zrobić. Taką z tych kolców, których nie mamy. Ta jest bardzo fajna, wygląda. A to żagiel.
Też żagiel, tak? Nie, to jest do naprawiania. Są jakieś te? To są do jakieś wystrzeliwania? Ojeju, ile tu będzie zabawy. Dobra, to są większe rzeczy, których po prostu nie mamy, więc... Nie ma tutaj gdzieś sensu opatrzać, to jest fajne. Ale co by tu na przykład coś do jedzenia bym zbudował? To muscle stick, będziemy chyba mogli łapać te. To będziemy mogli suszyć mięso. O, to. Mhm. Potrzebujemy 6 węgielka i... Wow! Wow. O, no i od razu jakoś fajniej, przyjemniej. Gdzie to było? Jedzenie, food. Będziemy sobie mogli gotować. Okej, tu też możemy zrobić... A jaki jesteś głodny. Dobra, więc do tego potrzebujemy 3 tych, które możemy zrobić i węgla. Więc w sumie to już możemy zrobić sobie pochodnie, bo i tak ona się... A nie, może coś ugotujmy, tak, faktycznie. Seaweed na przykład. Mam od cholery tego żarcia. A seaweed sobie raczej zostawię, bo on... Chyba, z tego co zauważyłem, on dużo reperuje życia, więc... Więc spoko. Zostawię w razie, bym miał mało życia. Dobra, idziemy coś podpalić. A konkretnie nie wiem, weź to, halo. Dobra. Odpalmy pół dżungli, będzie śmiesznie. Okej, tylko jakoś rozsądnie, żeby nie podpalić naprawdę wszystkiego. I żeby tutaj jakieś cenne rzeczy nam nie spłonęły. Nie wiem, czy tu się bambus nie zapali, więc... Tu nie będziemy ryzykować. Tu możemy. Powinno, nie wiem, czy będzie dużo węgla z tego, czy będzie... Czy jak to tam będzie wyglądać? Okej, z siekiery zostały 2%, więc w ogóle... Już jeden. Sześć drewna potrzebujemy, na razie mamy 3. Tam będzie 4, chyba 5 i jeszcze jedno będziemy musieli podpalić. Czekaj, spłonął nam krzak. Popiół w sumie to nie biorę. Dobra, jeszcze jedno drzewo jakieś rozsądne tutaj podpalić. Niekoniecznie w sumie to musi być w dżungli. Nawet i lepiej, że chyba nie będę robić tego... Tego w dżungli. Czekajmy i będziemy mogli sobie zrobić do gotowania. Gdzieś na gameplayu widziałem, że jakiś... To chyba było uroka, że nie mógł ugotować nic. Więc ja mam nadzieję, że my takiego problemu nie będziemy mieli. I będziemy mogli ugotować i nie zmarnujemy tylu surowców. Tak, food. Zróbmy tu, o. Czy seaweed można wrzucić? Można. Okej, więc no, możemy zrobić meatballsy z tego? Nie wiem, czy jakieś nowe potrawy doszły. Ja jestem zawsze fanem dwóch potraw. Otóż jedne to są meatballsy, a drugie to są... a drugie to są... To jest mięsny garnek. To są dwie potrawy, które zazwyczaj robię. Innych raczej nie robię. Ewentualnie jakieś, jak wyjdzie jakieś smocze... To, no wiecie, ten smoczy owoc. A nie, to wyszło coś innego zupełnie. Ratatouille. A, czyli z tego wychodzi ratatouille, dobra. A, musimy trochę pokombinować, no to rzecz jasna jest. A czy jak zrobię tak i dodam dwa mięska? Zobaczmy. Chyba mięso krabę jest zaliczone jako pół mięsa. Dobra. Żeby nie siedzieć tak w sumie i nic nie robić. Hak.
Pozbierajmy sobie to. Może to i się nie przyda. Z tego wiem, że z tego czasem wylatują te wąsze. Dlatego wolę być ostrożny, żeby się nie zatruć, bo nie mamy nie mamy jak to, odtrutki. Możemy ją zrobić, ale potrzebujemy rafy kolarowej. Jestem gałganem, nie umiem tego wymówić. O, i mam też kwiaty, nawet nie zauważyłem, więc jak psychika będzie siadać, to zawsze gdzieś tam kwiatki pomogą. Ale tego naprawdę jest trochę, tego bambusa. Nie powiem, bo nawet dużo. Nie wiem, czy ja się nie za wcześnie osiedliłem. Bo jeszcze tutaj połowy regionów nie znam. Ale jestem dość... dość ustawiony. Tam widzę monetę, ale nie wiem, czy ona nam się przyda po coś, więc nie zbieram. O, jagódki. Przydałoby się też gówno, ale nie wiem, jak je zebrać, więc... Okej, okay, i tu są te kolejne. No, już zapomniałem. No to myślę, że tam mamy kokosy, tu mamy jagódki, tu mamy jeszcze pełno żarcia ogólnie, więc... całkiem sensownie to wygląda. Lepiej mieć zawsze za dużo jedzenia niż za mało. Mimo to, że się zmarnuje, to gdzieś tam... Choć w sumie te ziemniaki mogę zostawić. Choć w sumie też nie wiadomo, czy one by nam nie wyjadły, te małpy. W poprzednim odcinku, jeżeli nie widzieliście, to zobaczcie. No i teraz tylko która tratwa jest dobra. Zobaczymy, co ciekawego z tego można zrobić przydatnego do użytku. Myślę, że tu rzeczy przydatnych do użytku będzie dużo. Dobra. I jak widać, wąszów nie było, także spoko. Tu mamy kraby. Dobra, co wyszło? Też ratatouille? Nie, ej! Wow, co to jest? To wygląda jak sushi. California Roll. Nie mam pojęcia, co to jest. Wygląda na jadalne. O, kolejny krab. Problem już mamy powoli z tym jedzeniem wręcz. A słabo dają te szyszki. Dobra. Poczekajcie, ja sobie usmażę cały seaweed, bo on mi się psuje. Ziemniaki jeszcze zostawmy. Ja bym zjadł ten seaweed, bo on tu najgorzej wygląda z tych wszystkich. Choć mimo to, że on miałem go zostawić, to... Ten grzybek odejmuje psychiki i dodaje... serca. I chyba głód w ogóle nie reperuje. Nie reperuje... no. Czy ja mogę na przykład larwy dodać? Ja muszę poczytać o tych daniach, co dokładnie... Ja mogę z tych larw... Dobra, zobaczymy, co wyjdzie. Pewnie nie główne jakieś, ale... Ale no, skoro da się. A przy okazji zobaczmy, co my tu ciekawego możemy zrobić. Możemy zrobić maszt, który możemy na przykład... O, możemy zrobić to. Czekaj. Czekajcie, 11 na 4. I możemy zrobić... O nie, wyszło coś. Co to jest? Safut Kambo. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Dobra, niech będzie. Ja bym pokusił się w ogóle o zrobienie tratwy. Ale to... O. I do tego oczywiście... O kurde, przypływ. Słabo to wygląda.
Żeby nam czasem, aby nie zalało do... tutaj ogniska i tak dalej. Weźmiemy to i zrobimy marsz. Pomogiem. Czy ja to mogę jakieś zamontować na to? Powiedzcie, że na to też mogę. Fuck, chyba nie. Nie mogę tego zamontować? No weź. Nie mogę. Serio. No jak powinno, powinienem móc. Dobra, to zrobiłem beznadziejną trawę. Żałosne. W sumie mógłbym ją odreperować. Dobra, nie. Potrzebuję innej. Nie trawy, tylko jakiegoś statku. Pewnie tego. Dobra, spróbujmy, no bo... Co nam pozostaje innego, jak tylko spróbować? No jak mamy dwa i co? I nie mogę jeszcze jednego zrobić? A, cztery są potrzebne, dobra. Głupie jest ścinanie tego drzewa, no ale nie chce mi się tam lecieć. Przy okazji chyba nawet kokos będzie? Nie, nie będzie, dobra. Dobra, i możemy zbudować nasz statek nowy. To też możemy boat touch. O! Chyba do tej możemy. To jest już jakaś sensowna łódka, naprawdę wygląda. No, spoko. Czemu nie mogę zbudować? No halo. O, wejdźmy w to. Okej, możemy nawet... O, właśnie. O, igi. Tu mamy, jak chcę, jeszcze jedną tratwę gdzieś na pobliskie tutaj lądy. Dobra. Czy jak ja dam na przykład śwince mięsko kraba, to ty będziesz ze mną? O, będziesz, okej. Więc idziemy ścinać drzewo. No, pomóż. O, patrz, jak ładnie to. O, właśnie, ścinę i drzewo, dobrze. Dobra. Oj, wąż. Pomóżemy jej. Okej. Kocham przyjaciół, ale to fajnie. Cieszymy się. Okej, tutaj wypędzlujemy cały las. Nie ma to tamto. Dużo drewna jest potrzebne. Właściwie to nie wiem po co. Ej, weźmy to mięsko i dajmy jeszcze tej. Chodź tu. Będziemy mieli dwóch. O! Chodź. No i mamy dwóch robotników dodatkowych za mięsko, które i tak by się nie przydało, chyba że do garnka. Nie pomyślałem. Ale na razie nam jest potrzebne drzewo. No ej, no róbcie. O! Dobra. Dobra. No właśnie, musicie mi pomagać. Tak, punch tree. Dankę. Okej, mamy, zobaczcie, jak to sensownie wszystko idzie. I właśnie uświadomiłem sobie, że nagrywam już pewnie jakieś 50 minut. Za co bardzo przepraszam. Trochę, aby się zasiedziałem, dokończmy ten dzień po prostu. Ja nie wiem, kto to ogląda. Te moje odcinki po 50 minut, no naprawdę. Że pewnie nikt, no ale okej. Nie, weźmy to mięso za banana. A, już nie mogę drewna. Kurde, tyle, żebym tego nazbierał, że już nie mogę. Dobra.
Dobra, w tym momencie my się tu będziemy żegnać na plaży przy domku świn. Dzięki wielkie, że obejrzeliście. Ktokolwiek to obejrzał, to naprawdę szacun, bo to długie, ale gra jest mega wciągająca i spoko. Jeszcze raz dzięki, cześć i na razie.